2018 roku zakładamy, że euro-złoty wzrośnie powyżej 4,20 i w średnim terminie będzie się utrzymywał powyżej tego poziomu. Przede wszystkim korzystnie na naszą walutę będzie oddziaływać poprawa sytuacji makroekonomicznej i cały czas utrzymujący się wysoki wzrost gospodarczy. Dodatkowo jeszcze wspierać wycenę złotego będą bardzo pozytywne informacje dotyczące finansów publicznych i spodziewany niższy deficyt od założeń rządowych. Z drugiej strony należy pamiętać, że niższa wycena złotego to niższa konkurencyjność polskich eksporterów, w związku z tym zakładam, że rząd nie będzie zainteresowany w umocnieniu naszej waluty, podobnie jak i bank centralny, który może w efekcie odsuwać w czasie podwyżki stóp procentowych. Dodatkowo kluczowym elementem w naszej prognozie są przepływy globalnego kapitału. Przy poziomie około 4,20-4,30 w przypadku euro-złotego Polski wymiana handlowa Polski za granicą mniej więcej się bilansuje, natomiast wyższa wycena złotego byłaby wynikiem napływu kapitału globalnego. W sytuacji, kiedy bank centralny w Stanach Zjednoczonych podnosi stopy procentowe, trudno spodziewać się, aby kapitał globalny napływał do rynków wschodzących, w tym do Polski. Stąd zakładamy jednak poziomy powyżej 4,20 w najbliższych miesiącach.